Witajcie, z tej strony Piotr Lewicki, Miejski Dom Kultury w Rumi, sekcja teatralna. Witam Was na kolejnym spotkaniu z teatrem. Od kilku naszych spotkań rozmawiamy na temat musicalu i chciałem powiedzieć, że dzisiejsze spotkanie będzie naszym ostatnim spotkaniem, jeżeli chodzi o musical. Natomiast będzie to spotkanie wyjątkowe, dlatego że do tej pory mówiłem tylko i wyłącznie o musicalach zagranicznych. Opowiadałem Wam o różnych tytułach, różnych twórcach, ale byli to twórcy zagraniczni. Dziś chciałbym skupić się na musicalu polskim. Co więcej, chciałbym się skupić na musicalu, opowiedzieć Wam o musicalach, które wywodzą się, których twórcą jest jedna i ta sama osoba. Reformator polskiego musicalu, osoba, która wprowadziła nową jakość do musicalu w Polsce. I myślę, że z czystym sumieniem można go nazwać takim naszym polskim królem musicalu. Wydaje mi się, że osoby, które chodzą do teatru muzycznego do Gdyni, które orientują się w świecie musicalowym, wiedzą już, o kim mówię, ale dla jasności powiem to nazwisko dla każdego. Oczywiście chodzi o Wojciecha Kościelniaka. Wojciech Kościelniak, który jest twórcą wielu, wielu musicali w całej Polsce, reżyserował w Gdyni oczywiście, we Wrocławiu, w Warszawie. Jest to bardzo rozchwytywany obecnie twórca musicalowy. No i dziś chciałbym się skupić na czterech jego musicalach, które według mnie są warte poznania, warte obejrzenia, posłuchania. No i zaczynamy. Moi drodzy, pierwszy musical, o którym chciałbym Wam opowiedzieć, musical Wojciecha Kościelniaka, miał miejsce, jego premiera miała miejsce w 2010 roku w Gdyni i według mnie jest to bez wątpienia historyczne wydarzenie, premiera tego musicalu. Chodzi o musical Lalka. Jest to musical oparty o prozę Bolesława Prusa, opowiadający historię miłości subiekta Wokulskiego do polskiej arystokratki, mieszczanki Izabeli Łęckiej. Co w tym musicalu jest takiego niesamowitego? W tym musicalu, najkrócej to można powiedzieć, że w tym musicalu wszystko jest niesamowite i wszystko jest nowe i wszystko jest wspaniałe. Jest całkowicie cudowna, piękna muzyka. Niesamowite uproszczenie formy, jeżeli chodzi o przedstawienie sceniczne. Natomiast to uproszczenie formy absolutnie w żadnym stopniu nie zabiera uroku temu musicalowi. Wręcz dodaje mu. Bardzo charakterystyczne dla Wojciecha Kościelniaka jest to, że on swoim aktorom bieli twarze. W tym spektaklu również zostało to zastosowane. Natomiast on się posługuje takimi bardzo ciekawymi środkami wyrazu w tym spektaklu. Jak sam tytuł wskazuje, lalka odnosi się do ruchu lalek, do sposobu, w jaki one funkcjonują, jak one wyglądają, jaką mają motorykę i on tę motorykę nadaje swoim postaciom, zależnie od tego, jaki mają charakter. Jest to musical, który jest według mnie arcydziełem. Ja pamiętam, oglądałem próbę generalną tego spektaklu jeszcze przed premierą. Miałem możliwość być na próbie generalnej. Ja właściwie co scenę to wytrzeszczałem oczy i nie wierzyłem w to, co się na tej scenie dzieje. Bardzo się cieszę, że wtedy była taka możliwość w Teatrze Muzycznym w Gdyni, że siedziałem na schodach, nie na widowni, bo ja po prostu cały tam prawie tańczyłem, turlałem się po tych schodach. Takie niesamowite wrażenie ten spektakl na mnie wywarł. Dostępna jest muzyka z tego spektaklu. Dostępne jest nagranie, ponieważ ten spektakl był transmitowany przez telewizję TVP Kultura, przez telewizję polską i można było ten spektakl obejrzeć. On co jakiś czas jest powtarzany, więc zachęcam do zapoznania się z tym. I absolutnie w momencie, kiedy zostaną otwarte teatry i kiedy będziemy mogli swobodnie poruszać się, zachęcam jak najgoręcej do tego, aby ten spektakl obejrzeć. Słuchajcie, samo to już mówi za siebie, z czym mamy do czynienia, jeżeli spektakl od 10 lat
jest wciąż grany i on jest grany prawie dla kompletu publiczności. Ja nie wiem, 20-25 razy ten spektakl widziałem i on praktycznie za każdym razem jest grany dla pełnej publiczności. Oczywiście przychodzą szkoły i bardzo dobrze, że szkoły na to przychodzą i oglądają to, bo to jest kawałek świetnego teatru, ale oprócz tego to jest niesamowite aktorstwo, genialne rozwiązania sceniczne i coś wspaniałego. Dodatkowo jest to spektakl, który jest robiony formą. My w teatrze mówimy, że coś jest robione formą, czyli niedosłownie. Wojciech Kościelniak właśnie w tym spektaklu, tak jak powiedziałem, nadaje pewną formę aktorom w poruszaniu się, w zachowaniu się. Te pobielane twarze, makijaże, też stylizowane troszeczkę na makijaże lalek. Jest to coś niesamowitego, fantastycznego i bardzo pięknego. Więc polecam kawałek świetnego teatru. No i tyle, jeżeli chodzi o lalkę. Drugi spektakl również miał swoją premierę w Teatrze Muzycznym w Gdyni. I jest to kolejna premiera Wojciecha Kościelniaka w tym teatrze, kolejne wielkie jego dzieło, a zarazem kolejna adaptacja wielkiej polskiej literatury. Bo za chwileczkę, jak sobie to te wszystkie tytuły wam podam, to zauważycie, że każdy z tych spektakli to jest adaptacja polskiej literatury. Ja jeszcze na koniec będę chciał o tym powiedzieć. Ale kolejny spektakl, 2013 rok, Teatr Muzyczny w Gdyni, musical Chłopi. I coś, co wydawało się całkowicie nie do pomyślenia dla twórców i o czym były długie rozmowy, ja sam prowadziłem te rozmowy, że jak możliwe jest przedstawienie czterotomowego, ogromnego dzieła, które dodatkowo jest bardzo ciężkie, bo to jest bardzo ciężka literatura. Oczywiście Raymond dostał Nobla i to jest piękna literatura, ale tak wiele wątków, tak duża też rozpiętość czasowa, dokładnie opowiedziane to życie chłopów w tej wsi, coś, co by się wydawało, że nie jest możliwe. I kolejny raz okazało się, tak samo jak przy lalce, że posługując się pewnymi uproszczeniami, pewnymi skrótami myślowymi, można przepiękną historię opowiedzieć w sposób wspaniały, fascynujący. I tutaj Wojciech Kościelniak troszeczkę zszedł ze swojej drogi mieszania w historii, od pozostawiania tak naprawdę szkieletu, tak jak to było w lalce, on pozostawił szkielet, pozostawił postacie i historię, ale troszeczkę pozmieniał kostiumy. One są stylizowane na XIX-wieczne, ale to nie są kostiumy XIX-wieczne, bo one mają też pewną formę, też o czymś mówią. W Chłopach natomiast zostały pozostawione kostiumy chłopów z okresu, o którym była mowa. Jest przepiękna muzyka z wspaniałym białym śpiewem, który jest tak potrzebny do pokazania tej polskiej ludowości. Natomiast coś, co mi się niesamowicie podoba w tym spektaklu, jest bardzo duże uproszczenie scenograficzne. Nie ma w tym spektaklu wielu elementów, które by widzowi przeszkadzały w podążaniu za już wystarczająco trudną fabułą, którą chłopi posiadają. Sama warstwa, tak jakby sama historia jest dosyć trudna. Wojciech Kościelniak pozbywa się wszelkich dodatkowych rozpraszaczy, które mogłyby zabierać widzom uwagę, odbierać ją. I dzięki temu mamy skondensowany, bardzo piękny musical, zrobiony w sposób bardzo nowoczesny, a jednocześnie pozostawiający te ważne elementy, na które tak naprawdę wydaje mi się, że większość z nas liczy, że one się pojawią w musicalu Chłopi. Chcemy widzieć tę ludowość, chcemy widzieć tę muzykę i to wszystko przepięknie gra. Następny musical to jest też musical, który miał premierę w Gdyni i to jest całkowita odskocznia od tego, co do tej pory Wojciech Kościelniak robił, ponieważ tym razem Wojciech Kościelniak nie uderzył w kanon literatury polskiej, takiej klasyki, natomiast uderzył w kanon literatury, ale literatury fantastycznej, polskiej.
ale fantastycznej. Nie zajął się klasyką, nie zajął się adaptacją klasyki, tak jak to było przy Lalce i przy Chłopach. Jednak to jest taki kanon, który znamy chociażby z kanonu literackiego, z kanonu na języku polskim w liceum. Tutaj mowa jest o Wiedźminie. I świetnie się złożyło, ponieważ ta premiera nałożyła się w niedługim czasie z premierą serialu. I bardzo dobrze, że tak jest, i bardzo dobre ruchy Teatr Muzyczny w Gdyni zrobił, dając w tym musicalu chociażby napisy po angielsku nad sceną, ponieważ sam miałem taką sytuację, że osoba nie mówiąca po polsku po prostu poszła zobaczyć ten spektakl, ponieważ była możliwość zrozumienia, bo były napisy. To w ogóle genialna rzecz, która jest na świecie, to się dzieje, chociażby w Niemczech. Ja w taki sposób oglądałem Taniec Wampirów, o którym wam mówiłem. Było po niemiecku z napisami angielskimi. No ale nie o tym. Wiedźmin to jest coś niesamowitego, ponieważ jest to ogromne dzieło literackie. Jest to fantastyka. Strasznie trudno jest wpaść na dobre pomysły, w jaki sposób przenieść fantastykę, w jaki sposób przenieść te wszystkie potwory, które tam się pojawiają, jak sprawić, żeby to żyło i żeby widz uwierzył w to, że to jest to, co jest opisane w książce. I genialne rozwiązania sceniczne to w ogóle jest taki, myślę, numer jeden, jeżeli chodzi o Wojciecha Kościelniaka. Genialne rozwiązania sceniczne, genialne pomysły, na które on wpada, to jest coś niesamowitego. Do tego jest wspaniała muzyka kolejny raz i coś, co u Wojciecha Kościelniaka zbyt często się nie pojawia w teatrze, mianowicie są projekcje. Projekcje multimedialne, nowoczesne techniki, które wchodzą coraz częściej do teatru i które czasami ma się wrażenie, że powodują pewnego rodzaju zgrzyt. Zgrzyt taki, że to jest na siłę, że na siłę chcemy być nowocześni. Tutaj tego nie ma. Tutaj w tym musicalu naprawdę to wszystko przepięknie wygląda, jest zrobione ze smakiem. Historia, wiele osób twierdzi, że jest ten natłok fabularny, który tam się pojawia w tym spektaklu, troszeczkę gubi, widz gubi wątek, musi być bardzo skupiony, musi bardzo uważać. Natomiast ja uważam, że to jest plus, ponieważ ten teatr jest teatrem ambitnym. I wbrew temu, co się mówi, że literatura fantastyczna to nie jest dobra literatura, to jest pewien gorszy rodzaj literatury niż na przykład literatura piękna, no nie. To jest po prostu inny rodzaj literatury i adaptując to, Wojciech Kościelniak tak jakby nie zabiera tego ciężaru, takiego, który sama literatura w sobie ma. W związku z czym on wymusza na widzu skupienie i pewnego rodzaju podążanie za akcją. U Szekspira jest to samo. Nie jesteśmy w stanie bez skupienia i bez uważnego słuchania nadążać za tym, co się dzieje. Tam jest też wiele postaci, zwłaszcza jak się czyta Szekspira. To ja bardzo często to mam, że jest natłok bardzo duży postaci i trzeba bardzo być skupionym, żeby wiedzieć, która to jest postać. I troszeczkę to jest tutaj to samo. Bardzo mnie to cieszy, że Wojciech Kościelniak właśnie w swojej twórczości odchodzi od takiego postrzegania musicalu jako coś bardzo trywialnego, jako coś bardzo prostego i jako taką pustą przyjemność. Bardzo często się mówi, że musical to jest śpiew, taniec, pióra na scenie i fajerwerki. No właśnie, udowadnia to genialny polski twórca, że w ten sposób to nie tylko tak. Sztuka jest tak wielkim pojęciem, że możemy tam znaleźć rzeczy, które są łatwe, lekkie i przyjemne, ale również możemy znaleźć rzeczy, które są trudne i które wymagają od widza pewnego skupienia, które myślę jest wartością dodatnią zawsze w teatrze. Więc to jest dla mnie, ja pamiętam, jak wróciłem z Wiedźmina, też byłem na próbie generalnej i ja wtedy powiedziałem, że rozpoczyna się nowy etap, że Wojciech Kościelniak ma w sobie coś takiego, że ja jak obejrzałem Lalkę, to miałem wrażenie, że on osiągnął już swoje wyżyny, że on już ma ten top i bardzo ciężko będzie mu coś nowego znaleźć. Później było kilka premier, które utrzymywały pewien poziom, ale nie było tego efektu wow. Natomiast jak zobaczyłem Wiedźmina, to stwierdziłem, że on kolejny raz przekroczył, no po prostu przekracza Rubikon za każdym razem, kiedy wymyśla i idzie w jakąś nową stronę.
To jest coś niesamowitego i coś wspaniałego. I czwarty, ostatni musical, tym razem nie jest to musical, który miał swoją premierę w Gdyni, natomiast miał premierę, wydaje mi się, w drugim teatrze, z którym Wojciech Kościelniak również jest bardzo mocno związany i który również stawia na Wojciecha Kościelniaka i bardzo dobrze, że to robi. Jest to Teatr Muzyczny Kapitol we Wrocławiu, a spektakl, o którym chcę powiedzieć, to Blaszany Bębenek. Ten spektakl miał swoją premierę w 2018 roku we Wrocławiu i jest on również adaptacją powieści Gintera Grassa i Blaszany Bębenek o tym samym tytule. I pierwsza rzecz, która mnie zaskoczyła, jak się dowiedziałem, że Wojciech Kościelniak robi Blaszany Bębenek we Wrocławiu, było to, dlaczego on tego nie robi w Gdyni. Dlaczego? Przecież Blaszany Bębenek opowiada o Gdańsku, o Pomorzu. No przede wszystkim historia się dzieje w Gdańsku przed II wojną światową. Rodziny nazizmu, jak ten nazizm wpływa na ludzi i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest oglądane z perspektywy młodego chłopca Oskara. I teraz młodego chłopca, który postanawia nie rosnąć. To jest też bardzo ważne, bo zaraz powiem, w jaki sposób genialny rozwiązał to Wojciech Kościelniak w swoim spektaklu. No i byłem bardzo zaciekawiony, jak ten spektakl, jaki on jest w tym Wrocławiu, bo wydawało mi się, że takim naturalną scenerią do stworzenia tego musicalu powinno być Trójmiasto właśnie, a ma w Trójmieście Wojciech Kościelniak teatr, z którym współpracuje. No więc pojechałem, obejrzałem i stwierdziłem, że bardzo dobrze, że Wojciech Kościelniak go zrobił we Wrocławiu. To jest pierwsza rzecz. Dlaczego? Dlatego, że ja jeżdżąc po teatrach w Polsce i zresztą nie tylko w Polsce, za granicą też to widzę, zauważam, że każdy ośrodek teatralny, taki duży, ma pewną swoją publiczność, pewien rodzaj publiczności, która jest przyzwyczajona też do pewnego rodzaju teatru. I wydaje mi się, że gdyńska publiczność nie przyjęłaby Blaszanego Bębenka w Gdyni, tak samo jak na przykład wydaje mi się, że wrocławska publiczność nie za bardzo byłaby zachwycona chłopami. Ja nie chcę generalizować ani nikogo obrażać, ale tak mi się wydaje, patrząc na profile tych teatrów. One się od siebie troszeczkę różnią i Wojciech Kościelniak też w inny sposób zrobił ten musical. Myśmy pojechali na Blaszany Bębenek w grupie znajomych, osób, które wydaje mi się, że mają coś do powiedzenia i wiedzą coś. I ciekawym takim efektem tego spektaklu było to, że jak myśmy wyszli z niego, to wszyscy mieli takie wrażenie, że coś jest nie tak, ale nie wiemy co. Myśmy do końca nie byli w stanie powiedzieć, o co chodzi. Nie mogliśmy powiedzieć, że nam się ten spektakl nie podobał. Nie mogliśmy powiedzieć, że ten spektakl zrobił na nas wrażenie wow, że jest coś niesamowitego, ale bardzo ciekawą rzeczą było to, że jak wróciliśmy z tego Wrocławia, to myśmy o tym spektaklu rozmawiali jeszcze z dobre 2 tygodnie. Wracaliśmy do tego i cały czas się zastanawialiśmy, co tam było, o co chodziło, dlaczego. I wydaje mi się, że to jest taka duża wartość tego spektaklu, że on pozostaje w głowie i go się analizuje. Nie jest to spektakl, który jest, tam są może 3-4 takie duże sceny zbiorowe, początek, który jest po prostu niesamowity, i wszyscy mieli takie wrażenie potem, jak żeśmy rozmawiali, że właściwie aktorzy wbiegli na tę scenę i od razu było takie wow, tak, to jest Kościelniak, to jest coś wspaniałego. Później coś zaczęło nie grać. Natomiast jest przecudowna muzyka, bardzo interesujące rozwiązanie sceniczne, którego na przykład Wojciech Kościelniak by nie zrobił w Gdyni, bo w Gdyni nie ma zapadni. We Wrocławiu jest taka możliwość, że cała scena może się zapaść i ona jest podzielona na różne, na takie sekcje. I te sekcje również mogą się podnosić i opadać. W Gdyni czegoś takiego nie ma, a Wojciech Kościelniak bardzo zbudował na tych zmianach poziomów, zbudował różne miejsca i tak naprawdę stworzył scenografię, ponieważ w tym spektaklu praktycznie w ogóle nie ma scenografii. Ja
takie moje skojarzenie było takie, że Teatr Muzyczny Kapitol we Wrocławiu słynie z tego, że co roku odbywają się tam finały przeglądu piosenki aktorskiej. I ja miałem troszeczkę wrażenie, że ten spektakl też jest taką piosenką aktorską. Bardzo często było tak, że postać wychodzi na scenę, opowiada jakąś historię popychającą fabułę do przodu, a reszta zespołu jest towarzyszy i w pewien sposób obrazuje i zapełnia tę przestrzeń sceniczną. To ludzie tworzą scenografię w tym spektaklu. To jest też bardzo ciekawe rozwiązanie. Co jest ciekawego jeszcze w Oskarze chciałem powiedzieć. Ja słuchałem wywiadów, też czytałem troszeczkę na temat tego spektaklu przed przyjazdem do Wrocławia i wiedziałem, że na początku Wojciech Kościelniak chciał, żeby tego Oskara animowała aktor animował, aktor grający Oskara animował lalkę. Żeby była lalka i ona będzie w pewien sposób się poruszała. I myślę, że to też byłby ciekawy sposób i na pewno to by się przyjęło, bo ja po prostu wierzę w pomysły Wojciecha Kościelniaka. Natomiast te role gra aktorka, lalkarka, dwie aktorki. Jedna na pewno jest lalkarką, ta, która wpadła na ten pomysł. I ona gra tak jakby chodząc cały czas na kolanach. I przez to jest stworzona taka mała postać. I ten Oskar ma też, jest tak jakby twarz aktorki w odpowiedni sposób ucharakteryzowana, ale cały tułów, ubrania, wszystko jest takim nakładanym kubraczkiem, tak bym to nazwał, takim kostiumem lalkowym. Jest to coś niesamowitego. Ja już kiedyś widziałem podobny pomysł, ponieważ zresztą w Gdyni to było i na Broadwayu, w taki sam sposób w musicalu Shrek został stworzony Lord Farquaad. Ci, co oglądali Shreka, to wiedzą, on był bardzo niskiego wzrostu i trzeba było to w jakiś sposób rozwiązać. I też aktor grający Lorda Farquaada właśnie na kolanach cały czas, przez co te nogi się skracały, tułów w odpowiedni sposób był, kostium był uszyty i to bardzo, bardzo ciekawie wyglądało. Ja wielkie, ogromne szapoba dla aktorek grających rolę Oscara w tym spektaklu, ponieważ Oscar jest na scenie praktycznie przez dwa akty non-stop. Tam są niewielkie sceny, niewielkie momenty. Ja mam wrażenie, że po prostu wymuszone chyba przez aktorki na Wojciechu Kościelniaku, wymuszone, żeby one mogły zejść chociaż się wody napić w tej kulisie, ponieważ one są cały czas na scenie. To jest niesamowita robota, jeszcze na tych kolanach coś wspaniałego i wiele rozwiązań, wiele takich nowatorskich, myślę, rzeczy wprowadzonych do musicalów w Blaszanym Bębenku się znajduje. Muzyka z Blaszanego Bębenka jest dostępna, jest nagrana i jest świetna. To jest niesamowicie wspaniała muzyka, cudownie zaśpiewana. Tak jak mówię, wydaje mi się, że ten spektakl w Gdyni nie do końca by się przyjął, natomiast we Wrocławiu on się cieszy bardzo dużą popularnością i bardzo dobrze, bo myślę, że jest to dobry spektakl. Nawet jeżeli człowiek wychodzi, tak jak myśmy, jak powiedziałem, wyszli z takim przeświadczeniem, że właściwie coś jest nie tak, ale ten spektakl pozostaje w głowie i skłania do myślenia, skłania do refleksji. I to jest coś bardzo dobrego, ponieważ zastanawia się widz, myśli, analizuje, co tam było, co się działo. Bardzo dobra rzecz, taka dla zobaczenia też czegoś innego, bo to jest spektakl, jakiego ja jeszcze nie widziałem nigdy. Całkowicie inaczej właśnie, takie połączenie piosenki aktorskiej też z tym teatrem lalki, z bardzo dziwną choreografią, która jest bardzo dobra, ale jest bardzo dziwna. I wiele takich jest rzeczy, które rozumie się, dlaczego w ten sposób to jest zrobione, ale zaskakuje pomysłowość. I ogólnie sumując, Wojciech Kościelniak stworzył coś niesamowitego. Zaczął adaptować do teatru na potrzeby musicalu wielkie dzieła literackie. Nie tylko te z kanonu klasyki literatury, ale również te na przykład z kanonu klasyki
z kanonu fantastyki, taka klasyka fantastyki, więc to są różne gatunki. Ja z niecierpliwością czekam na kolejną premierę w Gdyni, kolejnego musicalu, który będzie adaptacją wielkiej, potężnej literatury mojego, jednego z ulubionych twórców polskich. Ja nie wiem, czy oficjalnie to zostało powiedziane, więc ja nie chcę mówić, jaki to jest tytuł, ale wydaje mi się, że jeżeli się poszuka, te informacje już idą w świat. Moi kochani, to jest niesamowite. Te muzyki są dostępne. W Gdyni w Teatrze Muzycznym można zdobyć płyty z musicali Wojciecha Kościelniaka. We Wrocławiu też można kupić. No niestety teraz teatry są zamknięte, ale wydaje mi się, że w internecie również można je zdobyć. Dodatkowo na portalach muzycznych również ta muzyka jest dostępna. Chłopi i Lalka zostali nagrani przez Telewizję Polską, więc jeśli będą jakieś powtórki, zachęcam do tego, żeby obejrzeć, ponieważ jest to bardzo dobry teatr. Teatr, który pokazuje musical całkowicie w inny sposób, odbiega od tego nieszczęsnego pojęcia musicalu właśnie jako tego gorszego rodzaju teatru. Tu naprawdę mamy do czynienia ze świetnym teatrem, ze świetnymi postaciami, z bardzo dobrą muzyką i z genialną reżyserią. I to ja chcę postawić na pierwszym miejscu i powiedzieć głośno i wyraźnie, że mamy do czynienia z polskim twórcą musicalu, który jest genialny. Gdyby nie to, że Wojciech Kościelniak adaptuje bardzo polskie rzeczy, które są w polskich realiach, to wydaje mi się, że z powodzeniem te spektakle mogłyby na zachodnich scenach się odnaleźć. Wydaje mi się, że po prostu jedyny taki mankament tego jest, że to jest zbyt polskie, zbyt nasze. Wydaje mi się, że Brytyjczycy czy Amerykanie nie byliby w stanie do końca zrozumieć, o co w tej Lalce chodzi. A tutaj mamy dzięki temu wspaniały teatr, nasz polski teatr, polskie musicale i pokazujemy, że absolutnie polscy twórcy musicalowi w niczym nie odbiegają od twórców zachodnich. Naprawdę bądźmy z tego dumni. Moi drodzy, to było ostatnie spotkanie z musicalem, z sekcją teatralną. Od przyszłego tygodnia nowy gatunek, nowy rodzaj teatru, nowa droga teatru, inna. Natomiast na sam koniec chciałbym, żebyście wzięli udział w pewnym konkursie. Otóż konkurs będzie polegał na tym, żeby pod tym postem i również będzie post, podejrzewam, o samym konkursie oddzielnie, żeby pod postem wstawić zdjęcie, jak jesteście ucharakteryzowani, przebrani, za waszą ulubioną postać z musicalu. Wstawcie zdjęcie i druga rzecz to jest, trzeba odpowiedzieć na jedno pytanie. Pytanie brzmi tak. Podaj tytuł jedynego polskiego musicalu, który był wystawiany na Broadwayu. Mamy jeden musical, który dostał się na Broadway, był wystawiany na Broadwayu w Nowym Jorku, czyli w tej mecce musicalu światowego. Jedno pytanie i zadanie, zdjęcie wstawiamy pod postem. Każdy otrzyma nagrodę, każdy kto wstawi post otrzyma nagrodę, która dotrze do niego kurierem. Kochani, wszystkiego dobrego, słuchajcie musicali, zapoznawajcie się z musicalami, odkrywajcie nowe tytuły, odkrywajcie nowych twórców, trzymajcie się zdrowo, do widzenia, do zobaczenia, pozdrawiam.